Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jako, że dość dawno żadna konstrukcja z dinozaurami nie pojawiła się na kanale i dodatkowo przypomniałem sobie program Planeta Dinozaurów, który oglądałem w dzieciństwie, to postanowiłem zbudować moca zawierającego jakiegoś dinozaura. Jednak tym razem zechciałem dodać martwego dinozaura, dokładnie Stygi Molocha, jako, że nigdy takiego nie używałem. Całość chciałem, by była w miarę realistyczna i choć w małym stopniu przypominała świat dinozaurów, ale niesamowitej zgodności prosiłbym się raczej nie spodziewać. Teren był inspirowany poniekąd niektórymi scenariami z Planety Dinozaurów, choć klimatycznie nie jest on raczej zgodny z tym, gdzie te zwierzęta występowały. Stygi Moloch w zamyśle umarł z odniesionych wcześniej ran podczas starcia z innym Stygi Molochem. Natomiast tą padliną posila się teraz prehistoryczny krokodyl. I tutaj przyznam się, że nie wiem, co to mogłoby być za zwierzę. Jeżeli ogląda to jakaś osoba znająca się na czasach mezozoiku, to zapraszam do napisania komentarza. Z mojej ograniczonej wiedzy pasowałby tutaj mniej więcej deinozuch, tylko że byłby to młody osobnik w tym przypadku. No właśnie, tylko według informacji, które znalazłem, to te dwa gatunki dzieli 2 miliony lat. W powietrzu natomiast możecie zauważyć przelatującego pteranodona, choć ponownie nie pasuje on pod względem czasów. Dobrze, segment o dinozaurach uznajmy za zamknięty. Jak mówiłem wcześniej, zapraszam wszystkich, co interesują się mezozoikiem, to poprawię mnie w komentarzach, jeżeli coś powiedziałem źle. Natomiast jeżeli chodzi o bardziej techniczną stronę tego moca, to teren został zbudowany freeformem, jednak tym razem całość umieściłem dodatkowo na czarnej podstawie. Wodę zbudowałem z kilku warstw. Na samym dole mamy dark tan, później przezroczysto niebieskie plejty i na koniec przezroczysto czarne tile, dzięki czemu całość uzyskała całkiem fajny kolor. Większe krzaki zrobiłem z liści palmowych, a do mniejszych roślin użyłem koniczyn, bambusów oraz traw. Małe drzewko jest natomiast bardzo prosto zbudowane. Na elastyczny bar nałożyłem brązowe groszki, a na górę dodałem liście. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Zapraszam do wyrażenia swojej opinii w komentarzach i dziękuję za poświęcony czas. Na razie, no i cześć.